Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w programie Galaktyka Pomerania. Nasz program realizowany jest, jak zawsze, z Centrum Handlowego Galaxy, a prowadzą go dzisiaj dla Państwa Luiza Bośniak oraz Borys Specjalski, a z nami jest już nasz dzisiejszy pierwszy gość, pani Joanna Dybowska, menadżer do spraw marketingu Centrum Handlowo-Rezerwowego Galaxy. Dzisiaj porozmawiamy o planach na najbliższy rok, bo już się nowy rok zaczął, jest styczeń. Co się będzie działo w Galaxy? Niech nam pani troszkę tutaj przybliży, tajemnicę zdradzi. Dzień dobry Państwu, oj się będzie działo. Zaczynamy w zasadzie od jutra. Jutro 20. jubileuszowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli jak zwykle dużo zabawy, dużo śmiechu, dużo licytacji, wielu gości, jako że jest to jubileuszowy finał, ale o tym wiem, że będziemy mówili w dalszej części programu, więc nie będę tutaj zabierać cennego czasu antenowego. Co dalej? Z końcem stycznia ruszamy z cyklem imprez dla najmłodszych. Taka robocza nazwa to Akademia Malucha i chcemy, aby w każdą ostatnią sobotę miesiąca tutaj w centrum dzieci, które przyjdą między godziną 14 a 18, mogły rozwijać swoje zdolności plastyczne, wokalne, taneczne, no rozmaite. Oprócz powiedzmy takich typowo zabaw właśnie plastycznych czy ruchowych, będziemy również zapraszali naszych najmłodszych klientów do takiej Akademii Odkrywcy, gdzie będzie można sprawdzić pewne zjawiska fizyczne, chemiczne, prawa matematyki, no rozmaite rzeczy związane z nauką, ale taką nauką na wesoło, mnóstwo doświadczeń, mnóstwo zabawy i rozwijanie zainteresowań także w tym kierunku. Liczycie Państwo na dużo odzew od rodziców razem z maluchami? Mamy taką nadzieję. Sądzę, że jest to dobry pomysł. Dzieciaki tu się bawią, rodzice w tym czasie mogą spokojnie pobuszować po sklepach, więc przyjemne z pożytecznym. Czy Państwo wcześniej już robili też takie akcje odnośnie małych dzieci? Wcześniej tak, ale to przy okazji imprez typu Mikołajki czy typu Dzień Dziecka. Nie była to akcja cykliczna. W tej chwili postanowiliśmy taką prowadzić takie zabawy właśnie każdą ostatnią sobotę miesiąca. A co dalej? Wiemy, że teraz właśnie zaczął się niedawno sezon wyprzedaży, już ten posylwestrowy, poświąteczny, także już chyba niedługo największe promocje. No tak, pierwsza fala uderzeniowa już przeszła. Rzeczywiście w sklepach teraz jakieś mniej więcej minus 50. Już niektóre placówki zdecydowały się na minus 70%. To jeszcze ceny, także serdecznie zapraszamy. Im wcześniej, tym lepiej, dlatego że później już pod koniec miesiąca będą te kolekcje mocno przebrane. Można nie znaleźć swojego rozmiaru. Teraz jeszcze w atrakcyjnej cenie można dostać naprawdę fajne rzeczy. No a już myślę z końcem stycznia, z początkiem lutego pojawią się pierwsze jaskółki wiosny, czyli pierwsze kolekcje wiosenne. Chociaż zima w tym roku taka, że właściwie wiosnę cały czas. Tak, no niedługo zaczną nam kwiatki kwitnąć. Już kwitną. Już widziałam, że drzewa kwitną, także może jakieś będą faktycznie, może jakieś nowe promocje przyjdą do sklepu, może jakieś faktycznie nowe kolekcje wejdą do sklepów akurat odnośnie tej wiosny. Kwiatki będą modne. Miejmy nadzieję. Oby tylko nie sprawdziły się prognozy meteorologów, że zima do nas przyjdzie w maju na przykład. Oj nie, nie. Niezbyt przyjemnie. To by nie było zbyt fajne. Mówiła Pani, że dużo będzie się działo, więc co dalej, jak już te wyprzedaże nam miną? Jak już te wyprzedaże nam miną, to 4 lutego zapraszamy Państwa tutaj do nas, jak zwykle prezentacja organizacji pożytku publicznego, Biuro do Spraw Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie. Jak co roku przygotowuję taką prezentację, żeby przekonać wszystkich mieszkańców Szczecina Zachodniopomorskiego, żeby zostawić ten 1% podatku właśnie organizacjom, które swoją siedzibę mają tutaj w naszym mieście czy w naszym regionie. Pamiętam z ubiegłorocznej akcji, że tutaj dookoła wtedy w Galaxy są wystawione stoiska tych organizacji pozarządowych. Tak, ta akcja jest połączona z wystawą. Można bezpośrednio podejść do każdej organizacji, czy akurat do tej, która najbardziej nas interesuje, porozmawiać z jej przedstawicielami, zobaczyć bardziej szczegółowe materiały, żeby być do końca przekonanym, czy rzeczywiście tej organizacji chcemy ten 1% przekazać. Zapraszamy, to jest bardzo ważna akcja. Im więcej pieniędzy zostanie tutaj w naszym mieście, to tym lepiej będziemy umieli pomóc tym najbardziej potrzebującym. A w takim razie organizacje, które w zeszłym roku, w poprzednich latach nie wystawiały się tutaj w Galaxy, jak mogłyby dołączyć do tej akcji? No muszą się przede wszystkim zgłosić właśnie do Biura do Spraw Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie i tam zostaną dokładnie poinformowani, jakie są warunki udziału, jakie dokumenty trzeba wypełnić, co trzeba zrobić, żeby tutaj właśnie tego 4 lutego zaistnieć. A Szczecinianie chętnie tutaj dowiadują się czegoś na temat tych organizacji? Czy bardzo jednak chętnie, przyzwyczaili się do tego, bo jest to akcja po raz chyba 4 lub 5 już u nas organizowana.
i po prostu wiedzą, że mogą przyjść, mogą zasięgnąć kompleksowej informacji, mogą dowiedzieć się zarówno o profile działania tych organizacji, jak i w ogóle o organizacji, nawet te, które się nie wystawiają, jako że Biuro do Spraw Organizacji Pozarządowych również ma swój punkt tutaj na miejscu, więc ma pełną listę wszystkich organizacji pożytku publicznego, na które można ten 1% odprowadzić. Ja bym się chciała zapytać, ponieważ my tutaj z Borysem mamy takie informacje, bardzo takie poufne, że w Galakcie będzie się dział jakiś remont. To prawda, no już nie są takie poufne, ale rzeczywiście tak, chcemy wyremontować wnętrze, no już zaczęliśmy 9 rok naszej działalności i przez te 9 lat 16 milionów klientów to jednak no, robi swoje. Wydeptali troszeczkę, tak. Znaczy zapraszamy kolejne 16 milionów do deptania, natomiast będą mogli deptać, myślę, już od października nowe płytki, jako że w tej chwili pracujemy nad szczegółowymi projektami. Ruszyły pierwsze przetargi wykonawcze. Mamy nadzieję, że skończymy gdzieś w okolicach marca te przetargi i z połowy marca, z końcem marca będziemy mogli już rozpocząć remont, czyli wymianę właściwie wszystkiego, co widać na tych tak zwanych częściach wspólnych, czyli na pasażach. Czyli od marca do października w Galaxy będzie remont, a jak to się będzie działo? Tutaj Galaxy będzie zamknięte w tym czasie? No nie, aż tak to nie. Wszystkie prace będą wykonywane poza godzinami pracy obiektu, jako że nasi najemcy muszą normalnie funkcjonować, pracować i zarabiać. Taka jest prawda. Też no, państwo też chcecie robić u nas zakupy. Będzie jeszcze przecież fajna wyprzedaż letnia. Już się szykujemy. Już od razu, tak. Jeszcze zimowa się nie skończyła. No, ale to już można zaprosić na następną. Jest masa różnych akcji, które planujemy przez cały rok. Stąd nie planujemy zamykania obiektu. Wszystkie prace będą wykonywane w nocy, także państwo będziecie tylko przychodząc, jakby obserwowali kolejne etapy. Czyli będzie dodatkowa atrakcja. Będzie można sprawdzać, co się zmieniło. Tak, dokładnie. Może jakiś konkurs tutaj zrobimy. Znajdź 10 różnic. Tak. Na przykład. Wytęż wzrok. W takim razie czekamy nowego wyglądu Galaxy, tego jak będzie się prezentowało już po remoncie, ale wiemy, że to nie wszystko, co będzie się działo w najbliższym czasie. Ten 1% już 4 lutego, a co potem? Później planujemy ze stowarzyszeniem I Love Szczecin pana Ryszarda Pilcha zaprezentować państwu wystawę prac właśnie pana Ryszarda dotyczących z hasłem I Love Szczecin. Także to już od 13 do 24 lutego. 14 lutego oczywiście walentynki i tutaj już dzisiaj możemy zaprosić wszystkich zakochanych do wspólnych fotografii, a fotografie będą z Paryża, Wenecji, Mediolanu i różnych innych ciekawych dla zakochanych miejsc. To single nie mogą przyjść, tak jak ja jestem singlem, to mnie pani nie zaprasza. Znaczy, no lepiej się będą prezentowały pary na tych zdjęciach. Takie to przyjdziemy jest razem, widzę. O, no już proszę bardzo, proszę mamy parę. Także zakochani i pary, jeżeli już tak. Wszyscy ci, którzy mają ochotę zrobić sobie fajne zdjęcie w ciekawym otoczeniu, to już 14 lutego. Oczywiście do tego będą jeszcze jakieś konkursy, będą zabawy. No w każdym razie będzie wesoło, słodko i ciekawie. To walentynki. Zaraz po 24, od 26 lutego zapraszamy państwa na prezentację płaskorzeźb, właściwie metaloplastyk pana Tadeusza i Symonta. Tych metaloplastyk, które swojego czasu zdobiły salę restauracyjną i hall hotelu Neptun. Myśmy te metaloplastyki zdemontowali i chcielibyśmy je państwu zaprezentować, bo być może nie wszyscy mieli okazję je podziwiać, a rzeczywiście jest to wysokiej klasy praca. Czyli to dziedzictwo kulturowe, współczesne dziedzictwo Szczecina nie zniknęło razem z hotelem Neptun? Nie, no byłoby to barbarzyństwo, gdyby ono zniknęło. Także zostały te wszystkie metaloplastyki zostały przez nas zabezpieczone, zostaną państwu zaprezentowane. Co do późniejszych planów wykorzystania ich, więc albo zostaną uwzględnione przy projektowaniu rozbudowy centrum przyszłej, lub też zostaną przekazane do Muzeum Narodowego. No tu jeszcze trwają dyskusje, jak to dobrze zrobić, żeby wszyscy mogli z tych metaloplastyk, z tego dzieła korzystać. No cóż, muzeum na pewno się ucieszy, ale z drugiej strony w Galaxy myślę, że więcej osób by tą pracę zobaczyło, więc teraz ciężki wybór. No,
To już będzie tutaj zależało od wyniku negocjacji i wyniku dyskusji, które są w tej chwili w naszej firmie prowadzone. Wiem, że szykuje się również kolejny numer magazynu wydawanego przez Galaxy. Tak, i to już z kolei w marcu. Oczywiście po drodze jeszcze 8 marca, czyli Dzień Kobiet. Tak, oczywiście. Tutaj tradycyjnie kwiatki dla wszystkich pań, ale słyszałeś? Również no, czyli nie dla mnie. Masa innych atrakcji. Nasz magazyn ukaże się w okolicach 20 marca. Kolejna edycja magazynu Inspiracje trafi do skrzynek mieszkańców naszego miasta. Tutaj znów troszeczkę zmiana szaty graficznej, ale myślę, że będzie się Państwu podobało. A już 24-25 marca zapraszamy na pokazy mody Wiosna-Lato 2012. A co będzie można zobaczyć modelki. Na tych pokazach mody? Modelki, to się modeli nie patrzy też, na ubrania. Pani Luizo, modeli też. O, to przyjdę. Będą i modelki, i modele? Dla każdego coś, bo będą prezentowane kolekcje, najnowsze kolekcje odzieży dla dorosłych pań, panów, ale również dla dzieci. Będą również kostiumy kąpielowe. O, to jesteśmy. I będzie również prezentacja bielizny, dlatego już dzisiaj zapraszamy serdecznie. Będzie można naprawdę spędzić ciekawie 2 dni tak naprawdę. A kiedy to jeszcze? Może Pani powtórzyć dokładną datę? Końcówka marca, 24-25. Jeżeli Luiza, już się szykujesz, tak? Nie, zapiszesz sobie datę w kalendarzu. Naszym widzom przypomnieć, żeby akurat tą datę szczególnie zapamiętali, ponieważ będzie można zobaczyć modeli, modelki bez ubrania. No, bez tak, ubrania, tak, ale zupełnie, tak, zupełnie. No nie przesadzajmy, Luiza. No tak, faktycznie dużo będzie się działo, ale najbliższe wydarzenie to jutrzejsza Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, której w Szczeciński, największe wydarzenie szczeciński finał, to właśnie tutaj będzie się odbywał, w Galaxy. No trudno mi powiedzieć, czy największe, to można ocenić dopiero po zakończeniu, dlatego że tych imprez odbywa się na terenie Szczecina kilka i czy któraś będzie największa? Pewnie tak, natomiast chyba nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby z kolei przyszło jak najwięcej ludzi na wszystkie te imprezy i żebyśmy zebrali jak najwięcej pieniędzy jako miasto i przekazali tę jak największą kwotę do Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo to z kolei pomoże tej fundacji zabezpieczyć potrzeby małych dzieci, kobiet z cukrzycą, które oczekują dziecka. Także to jest ten cel, gramy z pompą, czyli zbieramy tym razem na pompy insulinowe, walczymy z cukrzycą. Jest to choroba, która rozwija się bardzo podstępnie i niestety coraz więcej osób jest nią dotkniętych. Niektórzy nawet nie zdają sobie z tego sprawy i tym bardziej trzeba uświadamiać, prowadzić akcję profilaktyczną, no i leczyć już niestety tych, którzy zachorowali. A więc zapraszamy wszystkich Państwa już jutro do Galaxy na finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a my dziękujemy Pani bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Naszym gościem była Joanna Dybowska, menadżer do spraw marketingu Centrum Handlowego Galaxy, a już teraz przerwa.